Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, tak się jakoś składa, że ostatnio dosyć regularnie spotykamy się w nocnych vlogach, co oczywiście bardzo mnie cieszy i mam nadzieję, że tak zostanie przez dłuższy czas. Warunki trochę niesprzyjające, bo chociaż oczywiście noc, to jestem w centrum miasta i jest dosyć głośno, więc będzie trudno mówić tak, żeby było jakoś bardzo spokojnie, ale to w sumie się dobrze składa, bo właśnie taki będzie nasz dzisiejszy temat, czyli temat o spokoju w zawierusze, która się dzieje dookoła. Więc zróbmy szybką czołówkę, a potem nocne, vlogowe gadanko. Drodzy moi mili, moi kochani, chciałbym dzisiaj wam opowiedzieć o czymś, co jest dla mnie ostatnio pewnego rodzaju osobistym wyzwaniem i sam szukam dla siebie odpowiedzi. Będzie dzisiaj trzy w sumie odpowiedzi na tę sytuację, a też mam nadzieję, niedługo w najbliższym vlogu nocnym pojawi się jeszcze trochę rozwinięcie tego tematu. A o jaki temat mi chodzi? W sumie taki jak w tytule, ale do konkretu. Kochani, ostatnio się złapałem na tym, to nie jest oczywiście pierwszy raz w moim życiu, ale jakoś to ostatnio mnie tak mocno dorwało, że jest mi bardzo trudno usiąść w miejscu, w którym jestem. Dużo się dzieje, dużo się wydarza, dużo jest planów, dużo jest obaw, dużo jest stresów i złapałem się na tym, że kiedy, nie wiem, siadam, żeby poczytać książkę, to jest mi trudno się skupić na fabule, bo moje myśli ciągle gdzieś już wędrują do przodu. Że kiedy robię coś tu i teraz, nawet się próbuję pomodlić, to ciągle się zamartwiam o różne rzeczy, planuję różne rzeczy, myślę, jak się potoczą różne rzeczy. Bardzo trudno jest mi się oderwać od tego. Pani, to oczywiście nie przybiera na szczęście, przynajmniej w tym momencie, jakichś takich, wiecie, wielkich, nieustannie zamartwiających się myśli, ciągle jakiegoś strachu, stresu, wręcz może nawet depresyjnego nastawienia, ale jednak bardzo mi to utrudnia życie. I kochani, chciałbym na podstawie tego, bo wiem, że część z was tego też pewnie doświadcza, a część z was może znacznie mocniej, zadać sobie pytanie, jakby co robić? Co robić, kiedy przyszłość, kiedy też taka teraźniejszość, taka najbliższa, ale taka stresowa teraźniejszość, łapie nasze umysły, łapie nasze serca, kiedy jakby nie umiemy znaleźć chwili spokoju, bo ciągle jesteśmy gdzieś czymś zaangażowani, zaaferowani, gdzieś ciągle do przodu. Mnie to ostatnio, nie ukrywam, mocno męczy. Jakby cały czas nie mogę być tu, gdzie jestem, tylko ciągle po prostu coś się dzieje w mojej głowie i to nie są fajne rzeczy, to nie są jakby spokojne rzeczy, to nie jest po prostu nadziejne myślenie o tym, co potem, tylko właśnie stresy, obawy, lęki, jakieś przerażenia i tak dalej, i tak dalej. Kochani, dzisiaj o trzech rzeczach, tak jak wam mówiłem, to będzie pewien wstęp, a jeszcze potem opowiem trochę bardziej szczegółowo w następnym vlogu. Jakie trzy rzeczy, kochani, trzeba koniecznie próbować robić? One nie dają oczywiście natychmiastowego efektu, w sensie nie tak, że w jeden dzień wszystko rozwiążemy, ale uczenie się pewnej metodologii krok po kroku może nam zmniejszyć te rzeczy w naszej głowie. Zacznę, kochani, od rzeczy najprostszej, która się może wydawać banalna, ale która naprawdę mnie ostatnio mocno pomaga. To jest taka rzecz bardzo przyziemna, taka rzecz czysto po ludzku, ale to jest jeden ze sposobów radzenia sobie z tym. Kochani, nasz umysł, a szczególnie umysł człowieka, który ma taką tendencję, bo też pewnie niektórzy mają trochę większą, taką tendencję do zamartwiania się, bardzo potrzebuje się czymś zająć. Kochani, ja się złapałem, to już jakiś czas temu jeszcze, kiedy byłem w Polsce, bo teraz przez dłuższy czas mnie nie ma, ale kiedy byłem w Polsce, miałem taką okazję, bo dostałem od znajomych, trochę klocków Lego. Wiem, jak to brzmi, tak? Boże, dorosły facet dostał klocki Lego. Ale kochani, miałem takie kilka wieczorów, kiedy po prostu przez tam pół godziny czy 40 minut zajmowałem się składaniem tych klocków. Kochani, okazuje się, że wykonywanie różnych czynności, szczególnie takich związanych z naszą fizycznością, pewnych powtarzalnych czynności, też takiego pewnego skupienia na czymś, bardzo pomaga uspokoić głowę. Kochani, ja wręcz w sobie mam w tej chwili takie pragnienie, mam już taką tęsknotę, nie mam tego ze sobą oczywiście, żeby wrócić, nie wiem, do Polski, usiąść przy klockach Lego i w ten sposób, angażując dłonie, angażując mięśnie, angażując umysł właśnie w to, co składam, dać sobie taki moment wytchnienia.
Okej, to oczywiście tylko przykład. Ale chodzi o to, że nasz umysł bardzo często potrzebuje takiego skoncentrowania go na pewnych czynnościach, szczególnie mówię, związanych z fizycznością. To może być sport, to może być, nie wiem, rąbanie drewna, teraz już się wymyślam jakieś rzeczy, tak? Ale chodzi mi o powtarzane czynności fizyczne. To może być przydełkowanie, to może być sklejanie, to może być układanie czegoś, sprzątanie i tak dalej. Pani, oczywiście, że to w pewien sposób może też oznaczać jakby spychanie tych myśli na bok i to nie może być nasze jedyne rozwiązanie, ale to jest pierwszy punkt, o którym warto pomyśleć. Spróbuj znaleźć takie zajęcia, jeżeli masz na przykład taki wieczór, że siadasz nie gdzieś tam w domu i czujesz, że ci opanowują takie myśli, nie? Czujesz, że po prostu już się taki kołowrót w głowie przetacza, po prostu różnego rodzaju zamartwiania się i trudności, spróbuj usiąść w takim, no właśnie, zajmij się tym, co masz robić. Kochani, to jest podobnie jak tutaj, nie? Jest dookoła bardzo głośno, ja oczywiście mam nadzieję, że wy tego aż tak nie słyszycie, bo mikrofon jest taki, że ma zbierać głównie mnie, a nie to, co dookoła. Ale ja słyszę, co się dzieje dookoła, słyszę miasto, słyszę różnego rodzaju roboty, tutaj coś kręcą, w sensie robią, tak wiecie, naprawczo gdzieś obok. Są też różne inne takie odgłosy. Ja to wszystko mam tutaj. Ale koncentruję się teraz na was. Podobnie działa mój mikrofon. On też nie zbiera tego wszystkiego, co jest dookoła, tylko przede wszystkim zbiera tutaj. Kochani, dokładnie to trzeba zrobić z własnym umysłem. Skoncentrować go na bardzo konkretnej, namacalnej, mierzalnej czynności. To pomoże uspokoić głowę. To jest, kochani, pierwsza rzecz. Ona oczywiście nie jest rozwiązaniem, ona tylko, że tak powiem, trochę spycha to, co się dzieje w naszej głowie, uspokaja to, co się dzieje w naszej głowie. Pani, druga rzecz, to już jest rzecz bardziej myślna. Ja wam często o tym powtarzam, kiedy mówię właśnie o różnych, że tak powiem, trudnych sytuacjach życiowych. Pani, bardzo ważna zawsze jest taktyka tak zwanych małych, mierzalnych kroków, małych, mierzalnych decyzji. Pani, jeżeli macie momenty zamartwiania się, nie wiem, o przyszłość, o jakieś konkretne sytuacje, nie wiem, o wasze dzieci, o jakieś tam, nie wiem, choroby, o coś, co będzie w związku z waszymi, nie wiem, finansami i tak dalej. Pani, kiedy myślimy zawsze o całości rzeczywistości, Boże, co to będzie, jeżeli moje dziecko będzie chore, jak ja sobie z tym wszystkim... Pani, takie myśli nigdy nie jesteśmy w stanie ich ogarnąć. Nie jesteśmy w stanie tego zaplanować. Natomiast zawsze możemy to sprowadzić do pierwszego konkretnego kroku, który możemy zrobić, który będzie jakimś początkiem, że tak powiem, ogarniania tej sytuacji. Czyli na przykład, kiedy myślisz, nie wiem, martwisz się o zdrowie swoich dzieci, to daj sobie bardzo konkretne pytania. Jakie możesz zrobić pierwsze rzeczy, nie wiem, jakie badanie, albo jaką wprowadzić zmianę w zdrowiu, w sensie w zdrowym życiu twojego dziecka. Jakby pierwszy krok, który będziesz miał takie coś, okej, to nie rozwiązuje całej sytuacji, to mi nie sprawia, że wszystkie lęki odchodzą, ale wykonałem bardzo konkretny krok w celu zdrowego życia moich dzieci. Tak samo z finansami, tak samo z innym, nie wiem, z relacjami. Pierwszy krok, jaki możesz zrobić, który by coś mi naprawił, powiedz sobie, ale przecież to nie naprawi wszystkiego. Jasne, że nie. Ale nigdy się nie da naprawić wszystkiego. I właśnie dlatego się tak często zamartwiamy, że my próbujemy ogarnąć rzeczy, których nie da się ogarnąć. Małe kroczki, małe decyzje, małe pierwsze naprawcze jakieś czynności, które można wykonać, które będą pierwszym z miliona może nawet kroków do ogarnienia całości tej rzeczywistości. Nigdy nie wykonasz wszystkich kroków naraz. Nigdy nie uzdrowisz sytuacji całej. Możesz wykonać jedną rzecz. Pierwszy krok, pierwszy etap, pierwszy moment tego, żeby, no właśnie, żeby ogarnąć tę rzeczywistość w sensie w takim stopniu. Znajduj zawsze konkretne rzeczy do zrobienia. Skoncentruj się na nich. Ustaw sobie je jako plan. Na przykład w tym tygodniu muszę zrobić tylko tą jedną rzecz. Ale jeszcze jest tyle tych innych rzeczy do zrobienia. Nie. Znajdź jedną konkretną, ustal ją, spróbuj ją wykonać. I kochani, trzecia rzecz. Kiedy jest takie totalne zamieszanie, tak jak teraz, tutaj coś piłują, z tyłu coś się dzieje jeszcze gorszego, nie mam pojęcia, czy wy to słyszycie. Ja mam już w głowie po prostu tysiąc różnych myśli, tysiąc mnie rzeczy rozprasza. Kochani, ja zawsze wtedy robię jedną prostą rzecz. Siadam na chwilę do obcowania z Panem Bogiem, ale nie do gadania do Niego. Nie do mówienia Mu, Panie Boże, mam takie problemy. Bo my bardzo często, kiedy się modlimy w tych różnych sprawach, tak naprawdę my się nie modlimy, tylko sami do siebie gadamy. Gadamy do tych naszych lęków, gadamy do naszych zmartwień. Nie. Ja wtedy próbuję na przykład, ostatnio się na tym złapałem, czytam książkę i czytam stronę dwie i wiem, że nie mam pojęcia, co się wydarzyło na tych dwóch stronach, bo w mojej głowie oczywiście jest plan na jutro i co muszę jutro zrobić, co muszę nagrać, kiedy nagram wstawaki, kiedy nagram vlogi i tak dalej. Wtedy, kochani, zamykam książkę, na 3 minuty siadam
i próbuję się zanurzyć nie w myśleniu o tamtych rzeczach, żeby je uporządkować, nie. Odkładam je wszystkie na bok i zanurzam się na chwileczkę, na momencik, na dwie minuty, w obecności Bożej. Czyli uświadamiam sobie, jestem tutaj, jest tutaj Pan Bóg. Chwilę z Nim oddycham, uspokajam się. Tak, oczywiście te myśli gdzieś tam przychodzą. Chwilę próbuję się uspokoić. Potem biorę książkę, to oczywiście tylko przykład, tak? Próbuję ją znowu czytać, żeby być tu, gdzie jestem. Czasem od razu się udaje, czasem nie. Znowu zamykam. Dwie minuty, jestem tutaj, Pan Bóg jest ze mną. Pan Bóg mnie w rękach, ma mnie w rękach. Ogarnia moją rzeczywistość, nawet jeżeli ja nie ogarniam. Nie próbuję oczywiście już myśleć o konkretach tej rzeczywistości, bo to oczywiście zaraz pójdzie w zamartwianie się, ale jestem tutaj, On jest tutaj, czyli stawanie w Bożej obecności. Kochani, to oczywiście powinniśmy robić w ogóle, zawsze i bez względu na to, czy jesteśmy w sytuacjach stresowych, jakichś strachliwych, czy jakichkolwiek innych, zawsze powinniśmy w obecności Bożej stawać. Ale mnie to osobiście takie, ja to staram się zatrzymać tak po prostu 20 razy dziennie. Jestem tutaj, On jest ze mną. Nie muszę tego czuć, nie muszę tego widzieć. To są tylko słowa oczywiście w mojej głowie, ale ja tutaj jestem. Spotykam się z Nim. On ze mną jest. Kochani, takie trzy rady na początek. Kiedy nie wiesz, jak ogarnąć te wszystkie zmartwienia. Kiedy nie wiesz, jak ogarnąć te wszystkie myśli. Kiedy nie umiesz być tu i teraz. Zajmij się czymś, znajdź krótkie, małe kroki, które będą początkiem ogarniania tej rzeczywistości i nieustannie stawiaj się w obecności Boga. To Ci pozwoli uchwycić chociaż trochę tę rzeczywistość, znaleźć się w niej. To wszystkiego nie rozwiąże, ale może to będzie jakiś start. Więcej niedługo w kolejnym nocnym vlogu. Na tyle dzisiaj. Dziękuję. Drodzy moi kochani, bardzo Wam serdecznie dziękuję za to spotkanie, bardzo się z niego cieszę. Lubię się z Wami tak spotykać. Kochani, ośmielę się Wam przypomnieć, jakiś czas temu żeśmy wrzucili taki film. Kochani, przed nami różne plany langustowe, mamy różne pomysły na to, jak rozwijać langustę. Chcemy zrobić studio live, możecie zobaczyć też taki filmik, pewnie jeśli to będzie raz na końcu. Chcemy na żywo robić programy. Gdybyście zechcieli nas, kochani, wesprzeć na Patronite, byłbym bardzo wdzięczny. Potrzebujemy jeszcze trochę środków, żeby to zrobić, bo przed nami naprawdę bardzo duże wydatki. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wydaliśmy pieniądze z ostatnich lat, za chwileczkę będzie tutaj film, który żeśmy kilka tygodni temu opublikowali z rozliczeniem ostatnich dwóch lat i może gdyby ktoś z Was miał takie możliwości i miał takie środki, zechcielibyście nas, jak to mówią, piątakiem na szóstaka wesprzeć, to bardzo Was zapraszam na Patronite albo w jakikolwiek inny sposób, bezpośrednio. Jeżeli możecie, wesprzyjcie nas, bo chcemy dla Was tworzyć nowe, mam nadzieję, fajne rzeczy. Kochani, tyle na dzisiaj. Ściskam Was, pozdrawiam, błogosławię i miejcie się proszę najlepiej na świecie. Z Bogiem, pa, pa.